Cześć i czołem, z tej strony Trepio, witam was w kolejnym odcinku z gry Spin Tires Mad Runner. Znajdujemy się na mapie wyspa. Jesteśmy w składzie drewna, właśnie zbieramy drewno i udajemy się do pierwszego tartaku. Czy w sumie do pierwszego, tak, do pierwszego, który zakończymy w dzisiejszym odcinku. A następnie udamy się do warsztatu, zatankujemy się przy okazji na stacji benzynowej. Pojedziemy tutaj do tego składu drewna i jedziemy do ostatniego tartaku. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to myślę, że w dzisiejszym odcinku zakończymy mapę. No, my teraz muszę ustawić przepę, jednak to się nie zmieniło w poprzedniej wersji, nie lubię tego. Jak nie do przodu, to do tyłu. O, teraz będzie. Co to na krzywo stoi? Spróbujmy takiego myku. O, powinno być dobrze. Tak jest. Wrzucamy jedynkę, kamera od środka i jedziemy. Teraz już miałem, wyznaczyłem taką, jak przyjechałem tutaj. Przyjechałem sam, żeby was nie zanudzać drogą. W sumie nie ma nic ciekawego po drodze. Z racji tego, że na tej mapie jest ta, nie wiem jak nazwać, autostrada, droga. O, bardzo szybko można się przemieścić przez całą mapę. I to nie jest żaden problem. Dobra. Jedziemy tutaj, ta rzeka jest taka trochę, ten zjazd jest taki stromy, ale może podołamy bez żadnej pomocy. W razie czego są ciężarówki gotowe, aby pomóc, czego wyciągnąć z wody. Z jedynki raczej, znaczy z jedynki raczej nie, jedynko jak już. A to możemy na razie wyłączyć tym, nie tym, dobra. I w sumie już można powiedzieć, jak przejechaliśmy tę rzekę, to już prawie jesteśmy w tartaku. Dzieli nas dosłownie może 3 minuty drogi. A może nawet nie. Jeden plus. Blokadę dyferencjału wyłącz. Po co na razie? Starczy nam napęd na wszystkie ośki. Można powiedzieć, że trochę pole oramy. Glebę spróchniamy. O, w ten sposób. Jakoś to tak ładniej pasuje. No i dobra, tutaj zbliżamy się do rzeki. To ja załączę blokadę, żeby nie było. Dobra. Dobra, to jest zupa z bobra. Jeszcze lepsza zupa z wieprza. Oho, dobra. Zwykła jedynka, gdzieś stoimy, stoimy. A nie. To takie chwilowe problemy. Ja lubię tą kamerę z zewnątrz, bo lubię patrzeć, jak się ta ciężarówka kopie w tym błocie, jak się bebra. Dobra. Jesteśmy w tym drodze, to tartaku, w sumie prosta droga, możemy wszystko powyłączać. Jeden plus na ten automat możemy zarzucić. Od razu piąty bieg. Przyspieszenie niczym w jakimś Ferrari albo innym Fiacie. Uwaga, prawo, kręć wawo, kręć, 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 kręć. Nie wykręcił chłopak nasz wawo. Już jest nasz tartak. Mi tutaj się zaczyna już błotko, to takie trochę nadporządniejsze. Zobaczymy, dokąd jedziemy bez. Chcemy zejść bez. Bez żadnych wspomagaczy. Nie ma tragedii. Pod górkę byłoby gorzej, z górki to idzie. No, jesteśmy w składzie tartaku, nie w składzie tarczanym. Dobra, tą ciężarówką ostatnio przechodziliśmy tutaj 4 punkty średnie kłody. Ale stwierdziłem, że to będzie szybciej. Rozładuj. Dziękujemy. Teraz tak, zaawansowane. Złóż przyczepę. Chyba gra nie przewiduje polskich znaków, bo jak możecie zauważyć, tutaj pisze złóż przyczepy E jest z małej. Ale mniejsze, o większe. Do tyłu, ręczny. Teraz wypadamy tak, na autostradkę. Tutaj. Jak zobaczymy.
Oho, coś naklikałem. Dobra, nieważne. Mniejsza, większe. Jak możecie zauważyć, nauczyłem się trochę obsługiwać mapę padem. Kurde. Dobra, teraz tak. Tutaj, do stacji benzynowej, a potem do wstecznej większej, potem do składu drewna. Być wsteczny. I lecimy na ostatni tartak na tej mapie. Dobra. Trochę się obebrzemy w błotku. Gdzieś mi kamera uciekła, ta analogi na padzie. Ale jest już dobrze, dobra. I wyjeżdżamy. Chyba. Wyłączmy sobie napęd na przednią oś. Dołączmy, będzie lepiej jechał. Jeden plus pod górkę zarzucamy. I teraz na automat wyłączamy wszystkie wspomagacze i jedziemy. Zobaczymy, ile malina wyciągnie. Fajna przyczepka. Dobra. Aby niech się szlaban otworzy, bo nie chcę się hamować. Otwieraj się, bo widzisz. Ja tutaj pędzę. Król drogi. I cyk na lewy pas. O, błotko. W sumie... Oho. Chyba trochę gdzieś pod wozie mi przytarłem. Nie, nad kolem. Jeden plus. Napęd na przednią oś, dołączamy i jedziemy. Muszę pomyśleć nad jakimś intrem do tej serii. Spin Tires. Coś może wymyślę. Światełka zapalimy. Żeby troszkę klimatu było. Myślę, że dojedziemy do warsztatu i dopiero przewiniemy czas na dzień. Na razie jedziemy, póki dobrze nam się jedzie. Tutaj widzę bez większych problemów. Na 1 plus, bez blokady dyferencjału. Znamy po prostu jedyneczkę. Powolutku, lekciutko gazu. Ciężarówka sama wyjedzie. Ale z racji tego, że jest już, zaczyna się robić ciemno, to nie będę przedłużał, bo nic nie będziecie widzieć prawdopodobnie, albo będziecie mało widzieć na YouTubie. Więc jedziemy jak najszybciej do warsztatu. I wiem, że tu gdzieś tu prawej zatrzymajmy się na zreparowanie tłoków. To już? Dobra. Naprawiliśmy tłoki. Korbę, oleju dolaliśmy, korbę wsadziliśmy na swoje miejsce, idziemy na stację benzynową. Jeden plus pod górkę, bez większych problemów. No problem ją, dobra. Jesteśmy na stacji, teraz pominąć, tak. Mniejsza, większa, bo tak się uzupełniłem, paliwo sobie do pełna teraz. Będziemy włączyć na razie blokadę dyferencjału. Żeby mniej, żeby paliwa trochę zaoszczędzić. Kręć w prawo. Już wam powiem, że i tak mu dobrze idzie jak bez wspomagania. Bo wątpię, żeby w takim starym traku było wspomaganie. Ale daje radę chłopak. Nie poddaje się. Dobra. Tam gdzieś jest skład tatarczany. Zaraz sobie oblukamy drogę, jaką będziemy jechać. Tartaku. A, właśnie grając teraz, nagrywając ten odcinek, przed chwilą aktualizowałem grę. Jakiś update wyszedł, widziałem 250 mega, więc muszę poczytać na internecie, co tutaj nowego wprowadzili, albo co naprawili. Nie będę jechał na skróty, pojedziemy dookoła drogi. Stać nas. Nas stać. Nie musimy skracać drogi. Jeszcze mamy paliwo, to nas stać. Plaża.
prawie jak Bałtyk, nasz piękny polski. Tak nad Bałtykiem plaża była piękna Polska. Dobra. Baja bongo bongo bajo. Wyjazd mamy tutaj. No, Malina, dajesz. Nie poddawaj się. Nie możesz być gorsza. Twój młodszy brat sobie dawał wcześniej radę na tym. Na tym tartaku, na tym. Stąd wyruszaliśmy, tak, na tej co. Ślady trochę przeryte. I nie pęka, a ty pękasz. Bo co, bo nie masz blokady dyferencjału? Nie bądź miękki. Dawaj, dawaj. Wierzę w ciebie. Jeszcze wierzę w ciebie, że bez blokady wyjedziesz z tego błota. Chociaż jak to mówią, nadzieja matków głupich. teraz tak. Nieco. To. Rozłóż przyczepę. Do przodu, nie do tyłu, żeby rozłożyć, bo się składa pod... Czego się ręcznie zaciąga? O, widzicie? Już na padzie się uczę jeździć. Dobra, teraz tak, szybka trasa. Klikniemy sobie OK, tu mi się tutaj wala po biurku. Mniejsza, większe. O, no, pojedziemy tutaj, tutaj. Podejrzewam, że dojazd do tartaku będzie tą drogą, ale że jestem leniwy i nie chcę mi się jechać aż tak bardzo naokoło, pojedziemy tak. Tak, nie tak, nie tak, ani trochę tak. Pojedziemy tak. Czego mnie ta gra tak denerwuje? Tak, następnie pojedziemy tak, potem tak. Tutaj, tutaj, tutaj elegancko tą dróżką, a no to tu już potem na ślepego. Wszystko mamy gotowe, ruszamy. No i uwaga, czy wyjedzie pod tą górkę bez blokady dyferencjału? Uda się, czy się nie uda? Coś mu to marnie idzie. Myślę, żeby się udało, ale... O, może? Obstawiamy. Uwaga. I chyba nic z tego. Tu już stoimy w miejscu. Jakbym gaz mu dodawał. No niestety. Pewnie z krótkimi by wyjechał, ale z długimi to... Nie poradzi sobie jeszcze te opony oblepione błotem. Kurde, myli mi się światła z klaksonem, bo w przedniej części było odwrotnie. Tak przynajmniej mi się zdaje, dlatego tak wciskam. Dobra. Oho. Nie ma problemu. Wyjechał, dobra. Już, jesteśmy już na prostej drodze. Można prawie powiedzieć. To tu w prawo było? To tu? Really? A no ty, fakt. Kurde. Mi się pies dał, takiej górki nie było? Jak zjeżdżałem? Wszystko przez tą noc. No, no. I... Beautiful. Beautiful. Normalnie. Beautiful blue. Dobra. Chyba się w tym odcinku nie wyrobimy, bo już widzę 15 minut jadę. Nie mogę dojechać. Czyli coś jest nie tak.
Ale trzęsie, ja cieśnię krew. Oho. Przeciwności losu. Dawaj, 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 kręcisz, Marina, ciągniesz. A, biegły rzuciłem, sorry. Jakoś mi się tak ręka. Nie no, nie przesadzajmy. Aż tak dobry to nie jest jeszcze, chyba. No dobra. Maj. Gdzie ta przyczepka? Teraz. Jeden plus siądzie bezproblemowo. Uwaga, kubica mi się załącza. Będziemy zapieprzać, uwaga. Op. Niczym kubica po torze. To już chyba suche takie błotko jest. A to ja tutaj w lewo skręcam, dobra. Sorry, sorry, nie ogar. Pierwszy raz jadę do mapu, to wiecie. Myślałem, że się chociaż trochę asfaltem przydesz, chociaż go musnę z tym drewnem. Powginam, powginam. Że popęka pod moim ciężarem asfalt, ale jednak nie. Powginać to wiesz co mamy. Dobra. Trochę dyferencjału, jedziesz. Znaczy, włączamy oczywiście, żeby sobie ciut paliwa przyoszczędzić. Okej. Daję radę. Bo jeszcze nie jest droga rozjeżdżona. Dawaj, 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 nie przestawaj. Yeah. Nie no. Za ten wyjazd musi być łapka w górę, inaczej ciężarówka się obrazi. I to jeszcze na jeden plus. Kurde, przypadkowo przeredukowałem, niepotrzebnie. Jak rozpędzona była. Teraz, żeby się rozpędzić, to potrzebujemy załączyć coś takiego. Coś takiego. Niestety, jak mówiłem, za ten wyjazd to musi być łapka w górę, bo to na jeden plus wyjechał. Do tego bez blokady dyferencjału. Do tego z wody. Do tego z długimi kłodami. Załadowany cały. Że koła to się uginają, że mało co balon bokiem nie wyjdzie. Dał sobie radę bez prawie większych problemów. Te ciężarówki nawet by nie spróbowały, od razu by zgasły. Co by było z tego? Byśmy patrzyli, jak ciężarówkę odpalam przez 15 minut, bo by się bały podjechać w tą górkę. A ten byk drze niczym ogr. A swoją drogą, jako ograch mowa, pograłbym sobie Władcy Pierścieni Bitwa o Śródziemie 1 czy 2. Obie części mi się podobały, tylko coś na Windows 7 nie chce mi działać, muszę pisać na internecie. Oho. Ale my tu błotko ładne zrobimy. A, blokady załączmy. To jak staniemy. No nie. No nie. Nie mówcie, że to teraz się wydarzyło właśnie. Dobrze. Jest elegancko i cacuszko. Dawaj, Malina, ciągniesz. Firmowy samochód. Firmowe paliwo. Czy może nie firmowe paliwo, ale firmowy samochód. W sumie paliwo też, bo za darmo. W sumie ciekawie było, jakby to jakąś walutę wprowadzili. Czy na przykład, nie wiem, za dostarczenie kłód drewna do tartaku, to na początku się dostaje jakieś pieniądze, ale za dostarczenie dostajemy jakieś pieniążki. I te pieniążki na przykład wydajemy na lepsze opony, na zużyte paliwo, na zużycie paliwa, na paliwo. Na zużycie paliwa, co ty pieprzysz. Po prostu, żebyśmy mogli gdzieś wydać. Na jakiś tuning, nie wiem. Żeby na przykład blokadę dyferencjału dokupić. Napęd na wszystkie ośki. Wtedy byłoby ciekawie. Przechodzić taką mapę. Tylko ona musiałaby być duża i musiałaby mieć więcej składu. A tam stoi K700 żółty, widzicie? Ja go zobaczyłem. On już jest mój. On już jest mój. Dobra. Antle. Rozładuj. Tam widzę, już jest punkt obserwacyjny. Dobrze mówię?
Tu mi się znowu za synem powaliło. Oho. Zadusiłem samochód. Jak ja jeżdżę. Nie wiem, czy warto tym wjeżdżać. Ale nie mamy wyboru. Przy brzegu, przy brzegu. Dobra. Okej. Drwal? Aha, czyli pewnie... A, w poprzedniej edycji było osiągnięcie za... złamanie trzech drzew, za 100 drzew. Te trzech drzew złamanie, to też jest 3 drzewa. Tutaj mamy tego K700? Ale on jest odblokowany. Dlaczego? Why? Nie wiem. Pobliski warsztat? A dlaczego ten? A dlaczego ja chcę na przykład do tego? No to nie, to po. Mamy tam jakąś ciężarówkę? Żeby nie ten P131. Co to jest? Powiedzcie mi, co to jest? I to jest dobre. Ocie panie, oho ho. Ocie kurde, ale wariat. Tutaj jedź. I to jest dobre. I to wiem, że da radę dojechać. Żebyśmy nie tracili czasu. Tam tu ciężarówką przejdziemy się tą. Tu w ogóle gdzieś jakaś... coś się ciągnęło. Ale... gubiliśmy balast po drodze. Nie, no tu już jest trochę... chociaż deska zaokrąglona nie jest taka kanciasta. Pozałączaj tu wszystko co się da, żeby jechać jak najszybciej. Po silniku to ja myślę, że ty zaraz się rozpadniesz po drodze. Myślę, że tym trakiem dowieziemy już tutaj te krótkie kłody, uda nam się dojechać do tartaku. Do tartaku, dobra. Żeby nie tracić czasu, bo co ja w poprzednim odcinku, w następnym odcinku co ja zrobię. Gdzieś nie zrobię wam takiego krótkiego 5-minutowego czy 10. Po prostu zaczniemy z drugiej mapy, a ten po prostu jak wyjdzie dłuższy, no to będzie dłuższy. No nic. Chyba żebyście chcieli, żeby ten trwał pół godziny, a następny na przykład, żeby trwał 5 minut. To nie ma problemu z cięciem. Starczy powiedzieć. Dobra. Dojechaliśmy. Weź to w ogóle napraw, żeby to się nie rozpadło po drodze, majster. Co ja mam tu w ogóle zamontowane? Niedostępne, niedostępne. Nie chcę średnich kłód. Tu mamy jeszcze na średnie kłody, a ja chcę na krótkie. Mogę na krótkie, czy muszę średnie dygać? No nie, mówcie. O, krótkie kłody, elegancko. Dobra, mniejsza, większa, jedziemy. Się podtankujemy. Żeby była Francja elegancja. Dobra. Okej. Tankuj, majster. Zatankowany na koszt firmy. Ciekawe, ile się dostaje pieniędzy za taki transport. Nie wiem, czy za darmo paliwo kupuje. Ile byśmy w sumie nie spalili, nie mamy żadnego ograniczenia. Powinna stać taka beczka, na przykład 3000 litrów, to duża cysterna i tyle. Ma na całą mapę starczyć. Ciekawiej by było takie wyzwanie. Za resztę mówię, jak spalimy więcej paliwa, chcemy większą ilością traków jeździć, ciężarówek, to musimy sobie dokupić za swoje pieniądze, które dostajemy za transport drzewa do tartaku. Umieszczę się, patrzcie, że tego drzewa tutaj nie ma. Ała, ała, ała. Silnik w ogóle nie gaśnie. Nie gaśnie. Wiem co mówię. Dobra.
Jesteśmy na miejscu. Bierzemy krótkie kłody i oczywiście startujemy. I zobaczymy, czy trak da sobie radę. Trochę dobra, elegancko. Coś mu to marnie idzie. Dupy to już prawie w ogóle tylnych kół nie widać, bo się w ziemię zakopały, zapadły. Ma strasznie wąskie opony, dlatego może mu tyłek grząść. W sumie wszystkie opony, nie tylko tyłek. Patrzcie, jak daje radę, jaki dzielny chłopak. Patrzcie, jak daje radę, ledwo co. Po oleju chyba bierze pół na pół, bo coś na niebiesko poddymia. Ale jedzie i nie poddaje się. To się liczy. I okej, okay, brawo. Tylko to jest cały. Ale lepiej niż tamten skręca, bo tamten to dzisiaj aż tam wyjeżdżam. Co prawda miał naczepę. Ale to nie zmienia faktu, że zebrał zakręt jakby nie wiem co. Czyli ja zebrałem tylko on taki promień skrętu ma, żeby nie było. Ja to go dusiłem na maksa w prawo. I ciach, umyjemy sobie od razu kółeczka z błotu. Gaśnicę mamy elegancką. Ciekawe, jakby się zaczęło hajcować, co bym tego gaśnicę zrobił. Ciach. Oho. Dobra. Jesteśmy. No, śmiało, kolego, śmiało. Czyżby problemy? Czyżby pierwsze problemy tą ciężarówką? Trzeba mało gazu i powoli. Jak zaczniemy, jak się już zakopiemy, jak już staniemy, to koniec. Teraz możemy gaz do oporu. Niech drze. Ogry. Dobra. Dawaj, o! Udało mu się. Tylko tamten zjazd to jest tam. Jeszcze trasę na pamięć znam to. No problem. Ciekawe jaka będzie następna. Trudniejsza? No, może łatwiejsza. Bo ja mam wrażenie, że ta mapa jest łatwiejsza niż ta poprzednia, co była torfowisko. Tam jakoś się dłużej nam zeszło, żeby wszystko blokować. Tutaj dzięki tej drodze i w ogóle nie ma tak dużo jakichś terenów bagnistych, tylko są takie o przejazdy przez rzekę. Więc to dużo ułatwia, bo jakby było jakieś bagno, tośmy się co chwilę kopali, nie moglibyśmy się rozpędzać w ogóle, jak tutaj zaraz będzie na tej plaży. My dwójkę, on stop w miejscu. Oho, poszedł. Krzychu, kadę tam teraz. Dobra. Jołki połki, ale dołki. Kurde, ale rymuje. Ja nie wiem. Ale dobre jołki-połki. O, właśnie o tym tutaj mówiłem, że jak się... Jak wrócimy dwójkę, to się będziemy kopać, a jedynkę jakoś jeszcze... dawaliśmy radę. A pojedziemy teraz po twardszym, wycwaniłem się. Ominiemy ten grząski piasek. Ale dołki, kurde. Słyszę, akresory walą o ziemi. Ale jest elegancko, jesteśmy... u celu. Przeszliśmy mapę. I patrzcie, nawet się wyrobiliśmy równo 30 minut. Tam wyjdzie minuta więcej, wiadomo. Ale tragedii nie ma. Jest wręcz przeciwnie.
Okej. Krydale, pogoda na dworze. Dopiero świeciło słońce, już wieje wiatr. Pada chyba deszcz albo śnieg z deszczem. Jest ciemno i zimno. Dopiero słoneczko ładne świeciło. Dobra, rozładuj. Tak jest, takim sposobem zakończyliśmy mapę wyspę. Graliśmy godzinę 30 minut, czyli 13 minut, jakie 30 minut. Czyli dwa odcinki. Zblokowane pojazdy 7, warsztaty 2, 4, zaoszczędzony czas raz. Gram w trybie uproszczonym, wiadomo. Wróć do menu głównego. Jeden gracz, a jaka jest następna mapa? Wybrzeże. Kipiel. Aha. Okej, dobra. To tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zajrzyjcie do opisu, tam macie wszystko podane. I co tu jeszcze więcej? Dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w następnym odcinku z mapy. Kurde, już wam mówię. Wybrzeże. Ale nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, dlatego że ciężarówka sobie dała radę. Bez blokady dyferencjału jeszcze na 1+ przejechaliśmy. Gdzie tutaj ta ciężarówka ledwo sobie dała radę z blokadą i na jedynce. To warto podkreślić. Dobra, nie przedłużam. To tyle. Widzimy się na następnej mapie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. I nie zapomnijcie zajrzeć do opisu filmu. Na razie.